Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej od lat zabiegało o udostępnienie jutrosińskiego kościoła dla zwiedzających. Można już wejść na wieżę, a niebawem zostaną udostępnione podziemia, w których znajdują się groby fundatorów świątyni. Znajdujemy się w podziemiach kościoła świętej Elżbiety, gdzie leżą fundatorzy tego kościoła. Dzięki pomocy, przyzwoleniu księdza proboszcza, dostaliśmy się tu do środka, zburzyliśmy tą jedną ściankę, bo jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej cały czas nas gnębiło, jak to wszystko wygląda. Bo ja pamiętam jeszcze jako mały chłopiec, jako ministrant przychodziliśmy tu, później mieliśmy lekcje religii nawet, był taki moment, że były tu lekcje religii w tych podziemiach, ale to było zamurowane, także ja tego nie pamiętałem, także myśmy otarli. No i jak Państwo widzicie, w takim stanie się znajdują. No mówię, trzeba będzie księdzu proboszczowi pomóc, żebyśmy mogli to wszystko zrobić tak, żeby tu można prowadzić turystów, pokazać, mówię, to co tak jest, bardzo ważne dla nas. Jesteśmy przed sarkofagiem księcia Zdzisława Czartoryskiego. Ja już mówię tak, jak anegdotycznie opowiadam tą sprawę, że jak otwarliśmy, wybiliśmy tu dziurę i zobaczyłem, że to jest ten sarkofag, szukaliśmy jeszcze dalej, może jest inny, to byłem załamany, bo Czartoryscy opowiadali nam, a mieliśmy z nimi styczność dość długo, że i w opisach tak samo, że sarkofag jest tak piękny albo piękniejszy od tego na Wawelu. No wyobraźmy sobie ten sarkofag do Wawelskiego. Chyba, że tu pod tym, co tutaj się znajduje, jest ten sarkofag główny. Nie wiemy tego. Otworzyć tego to nam nikt chyba nie pozwoli. Nie wiem, jakby to zrobić. I wtedy może by się tu ukazało to piękne takie, co Czartoryscy, rodzina czartoryska opowiadała, że tak piękny sarkofag się znajduje w podziemiach Kościoła Świętego. Kto spoczywa obok księcia Czartoryskiego? No wiem, że jego żona, brat Adam, reszty z głowy już nie pamiętam, mamy gdzieś spis, tu księdzu proboszczowi go w najbliższym czasie podamy. Będą takie napisy przy każdej trumnie i wtedy będzie wiadomo, że będziemy oprowadzać, że gdzie kto spoczywa, tak? Kiedy ksiądz planuje udostępnić podziemia czy wieże dla zwiedzających? I podziemia, i wieża już są udostępnione, już przychodzą grupy, zwiedzają. Prawie nie ma jeszcze końcówki tych prac, ale już można zwiedzać i podziemia, i wieże. To co trzeba zrobić, żeby przyjść, zobaczyć te miejsca? Przyjść do kościoła, poprosić o klucz od wieży i od podziemi proboszcza albo tu któregoś z panów czy pani obsługi i to jest wszystko.